doskonale. Ładne myśli? Doskonale. Bal wyprawił, lecz nie umiem. Trzeba, przecież żyć rozumnie. Rozpisała zaproszenia, że bal będzie uszerszenia i że właśnie on zaprasza na sobotę. Dobra nasza. Szaszelicy, wiedząc o tym, płacie wcześniej spać w sobotę. A tu nagle mu przez ganek wjeżdża szereg aut i sanek. Szerszeń pełen jest zdziwienia. Patrzy, co to zaproszenia? Podpis mój jest sfałszowany. Ktoś zupełnie mnie znany sobie bal wyprawił u mnie. A tu goście jadą u mnie. Panie w pięknych toaletach, w autach, sankach i karetach. Jak karnawał, to karnawał. Ktoś mi zrobił brzydki kawał, myśli szerszeń. Ale gość wita grzecznie z konieczności. Wytworna w każdym calu, krem nie wodzi rej na balu. Ma na sobie suknię nową, plisowaną, kolorową. Ma jedwabne pantofelki, w lewej ręce wachlarz wielki i unosząc się na palcach, wiedeńskiego tańczy walca. Każdy panieczka ocenia, każdy pyta się szerszenia. Kto ta dama, ta nieznana, kto ta piękność, proszę pana. Szerszeń mówić nie chce wcale, odpowiada coś niedbale. Zielenieje wprost ze złości, nie ma czym nakarmić gości. Chła tymczasem od kwadransa, tańczy z wdziękiem kontrezansa. Główkę schyla i co chwila do tancerza się przymila. I ta nośna stawia kroczki, leciuteńkie jak obłoczki. Muzykanci grać przestali. Szerszeń kręci się po sali, towarzystwo walca żąda. Chła już tańczyć nie ma chęci, odmownie główką kręci i jak stała, tak wypadła. Do swej bryczki szybko wsiadła, a nic